Witajcie. W ramach serii o tandemach zdążyliśmy już ustalić, że ich obsługa, pomimo szeregu podobieństw, różni się nieco od użytkowania zestawu ciągnik plus naczepa. Dzisiaj podejmiemy temat, który co prawda nie jest zarezerwowany dla tandemów, ale u nas wiąże się głównie z takimi pojazdami. Będzie o BDE. Ale zanim o tym opowiem, odsyłam Was do opisu pod filmem, gdzie znajdziecie dodatkowe informacje oraz wszystkie najważniejsze linki związane z kanałem. Zapraszam na C+E i jedziemy z tematem. Warto zacząć od tego, żeby nie mylić BDE z BDF-ami, czyli pojazdami z wymienną zabudową, o których powstanie osobny odcinek. BDE to zupełnie coś innego. Nazwa jest skrótem z angielskiego Back Door Extension, po polsku rozszerzenie tylnych drzwi, co samo w sobie jest mocną wskazówką, o co może chodzić. BDE daje nam możliwość rozchylenia tylnego portalu, co ułatwia i znacznie przyspiesza załadunek. Ta opcja dobrze sprawdza się przy transporcie towarów takich jak na przykład sprzęt AGD. I głównie do tego tych zestawów używamy w Omedze. Wszystko dlatego, że ten rodzaj ładunku zwykle rozkłada się na maksymalną szerokość skrzyni, czyli od plandeki do plandeki. BDE zmniejsza ryzyko powstawania przypadkowych uszkodzeń, zarówno towaru, jak i elementów skrzyni ładunkowej. No bo wiecie, gdy wózkowy musi ustawić ładunek blisko plandeki, to jest duże zagrożenie, że przypadkowo ją przerwie, szczególnie w pośpiechu. U nas ten system zwykle stosujemy przy zabudowie typu Mega z certyfikatem XL, które dodatkowo wyposażone są w plandeki umożliwiające transport artykułów gospodarstwa domowego bez użycia desek. Daje to jeszcze więcej miejsca na ładunek. Zanim pokażę Wam, jak wygląda rozsuwanie tylnego portalu w praktyce, kilka słów o tych plandekach. Takie wzmocnienia w postaci pasów stosuje się w większości kurtyn. Służą one do usztywnienia i umocnienia ich powierzchni. Jednak w skrzyniach dostosowanych do przewozu towarów bez desek muszą być jeszcze bardziej wytrzymałe. Wewnątrz tych pasków biegnie cienka, ale bardzo wytrzymała stalowa linka. Dodatkowo wzmocnień jest więcej niż w klasycznej firance. Jak widzicie, biegną wzdłuż plandeki i w poprzek. Taka sieć zabezpieczeń nadaje plandece sztywności, która jest potrzebna przy transporcie bez desek. Warto dodać, że w ten sposób przewozi się głównie AGD. Wynika to z faktu, że taki towar to przeważnie prostopadłościany o szerokich, równych bokach, które stoją dość stabilnie. A dlatego, że artykuły gospodarstwa domowego przewozi się od ściany do ściany i od boku do boku, to ciężko jest je zabezpieczyć belkami czy pasami, tak by nie uszkodzić opakowań. Bo nie jest łatwo bezpiecznie ścisnąć pasem kartonowe pudełko, dodatkowo wypełnione drogim sprzętem wsadzonym w styropian. Dlatego AGD do tego typu skrzyni ładunkowych jest idealne. Szerokość tej skrzyni ładunkowej od deski do deski to 2,5 metra. Po ich zdjęciu zyskujemy dodatkowe 8 cm. Wydawałoby się, że to niewiele, ale przy precyzyjnym załadunku od plandeki do plandeki oraz odpowiedniemu ułożeniu jednostek towaru zmieści się zauważalnie więcej. Czasem tych kilku centymetrów może zabraknąć do wsadzenia trzeciego rzędu paczek. No i będziemy w kropce. Dlatego to bezdeskowe rozwiązanie jest bardzo dobre przy ładunkach o specyficznych wymaganiach, takich jak AGD. No a połączone z rozsuwanym portalem dodatkowo gwarantuje bezpieczny i szybszy załadunek. Ok, teraz przejdźmy do sztandarowej funkcji zabudowy typu BDE. Rozchylenie tylnego portalu nie jest jakimś bardzo wymagającym zadaniem, ale trzeba pamiętać o odpowiedniej kolejności poszczególnych ruchów. Zaczynamy od wyjęcia linki celnej oraz odpięcia klamer z obu stron. Bierzemy sobie korbę i za jej pomocą zwalniamy blokadę na ciągu plandeki. Wyciągamy profile napinające z gniazd mechanizmu, dokładnie tak jak przy rozplandeczaniu naczepy. Teraz musimy otworzyć tylne drzwi i zabezpieczyć je bocznymi blokadami z obu stron. Zwalniamy pasy krzyżowe, które służą do wzmocnienia i usztywnienia skrzyni ładunkowej. Następnie, za pomocą korby, podnosimy dach z wykorzystaniem mechanizmu znajdującego się w słupkach narożnych. No i dopiero teraz możemy rozsunąć portal.
tym modelu skrzynia rozsuwa się na około 50 cm z obu stron. Trzeba pamiętać, że to rozwiązanie służy jedynie do załadunku i rozładunku. I nie można jeździć, gdy to wszystko nie jest dokładnie spięte. Składając portal, należy całą procedurę powtórzyć w odwrotnej kolejności. Nie ma w tym wielkiej filozofii. I to w zasadzie wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć, jak wygląda w takim zestawie załadunek AGD. Jeśli ten pomysł przypadnie Wam do gustu, to być może w przyszłości taki odcinek powstanie. Komentarze są Wasze, a ja życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.